Szanowni Państwo, rozwiążemy następujący problem. Dany jest trójkąt ABC. Naszkicuję go. ABC, w którym bok AB ma długość 15, bok BC ma długość 10, kąt przy wierzchołku B, nazwijmy go sobie beta, ma miarę 30 stopni. I proszę Państwa, chcemy wyznaczyć długość środkowej w tym trójkącie poprowadzonej z wierzchołka A. Czyli zaznaczamy środek boku BC, on jest mniej więcej tutaj, może mniej niż więcej, ale nie będziemy się tym przejmować, to jest rysunek poglądowy. I interesuje nas środkowa AD. Proszę Państwa, zadanie jest bardzo proste. Wystarczy zauważyć, że środkowa z definicji jest to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Kluczem jest tutaj słowo środek. Skoro punkt D jest środkiem boku BC, to odcinek BD ma długość 5, połowa z 10. My chcemy wyznaczyć długość odcinka AD, oznaczając sobie tradycyjnie jako niewiadomą przez x. Zatem, proszę Państwa, popatrzmy na trójkąt ABD i napiszmy w tym trójkącie twierdzenie kosinusów. Wzór kosinusów dla trójkąta ABD i boku x i kąta beta 30 stopni wygląda tak. X kwadrat równa się 15 kwadrat, dodać 5 kwadrat, odjąć 2 razy 15 razy 5 razy kosinus 30 stopni. Pozostaje teraz wykonać obliczenia. 15 kwadrat to 225, 5 kwadrat to 25, 2 razy 15 to 30, razy jeszcze 5 to 150. Kosinus 30 stopni to oczywiście pierwiastek z 3 przez 2. Zatem mamy tutaj 250, odjąć 150 przez 2 to 75, pierwiastków z 3. A długość odcinka x, długość środkowej x, to w związku z tym pierwiastek z 250, odjąć 75, pierwiastków z 3 i zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo.